I według świętego Łukasza. Rodzice jego chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz Jezus im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi. Doskonale znana Ewangelia, zwłaszcza w tym miejscu, w sanktuarium. Pamiętam przed laty, ile razy ją czytałem w czasie dróżek Matki Bożej Bolesnej. Ona będzie taką kanwą, takim kontekstem, w którym chcemy dzisiaj rozważać o tym trzecim chlebie, który mamy pożyczać naszym dzieciom. Pamiętamy, że ten jeden chleb dotyczy oddawania go naszym rodzicom, naszej przeszłości. To ten chleb, który dawali nam nasi rodzice. Drugi chleb to jest ten, który zjadamy jako małżonkowie. A ten trzeci chleb to ten, który pożyczamy naszym dzieciom, którym karmimy nasze dzieci. I wiemy, że ten trzeci chleb zależy od tego pierwszego i drugiego. Pamiętamy o Abrahamie tę historię, że Bóg mówi: wyjdź z domu twego ojca. Tak ważne jest, żeby mieć świadomość przynajmniej. Czasem się nie da do końca pewnych rzeczy uporządkować. Pozostanie ból, jakieś trudności związane z przeszłością naszą, ale sama świadomość już jest czymś wielkim. Że ja wiem, że pewne rzeczy w moim życiu są nieupoukładane i dzięki temu mogę na to uważać i tego nie przekazywać później mojemu mężowi czy żonie, a potem tym bardziej dzieciom. Tak więc chleb, który dajemy naszym dzieciom, którym karmimy dzieci, wychowanie. I takie pierwsze pytanie: po co? Dzisiaj wiele kursów różnych się odbywa, gdzie się uczymy, jak coś robić, co robić, ale wielu nie zadaje sobie pytania, czy przynajmniej ci, którzy nam serwują te różne kursy, po co to wszystko? Czemu to ma służyć? Więc po co wychowujemy dzieci? Do czego mamy je wychowywać? Więc ta dzisiejsza Ewangelia nam daje taką odpowiedź, a tak naprawdę daje nam ją Jezus. Synu, szukaliśmy cię z bólem serca, a on mówi: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? To są pierwsze słowa, które Jezus wypowiedział w tej Ewangelii. Taki Jezus gimnazjalista, powiedzielibyśmy, który się trochę zbuntował rodzicom, więc to nic nowego, że gdzieś takie doświadczenia mają rodzice w wychowaniu dzieci. Pretensje Maryi uzasadnione, jak to mamy czy taty, ale Jezus się broni. To są pierwsze słowa, które powiedział, i ostatnie słowa, które powiedział w tej Ewangelii, dotyczą też Ojca. Ojcze, w
Twoje ręce oddaję mego ducha. Pierwsze słowa Jezusa i ostatnie słowa Jezusa w Ewangelii Łukasza dotyczą Ojca. W Ewangeliach nie ma nic przypadkowego. Więc to jest taka deklaracja Jezusa. Moim programem to jest to, że wychodzę od Ojca i idę do Ojca. Więc to nam też mówi, po co się ma wychowywać dzieci, do czego mamy je podprowadzić. Do tego, żeby odkryły Ojca i to, co Ojciec chce od nich, jakie ma oczekiwania w życiu. Ale nie Ojciec ziemski czy Mama ziemska, ale Ojciec niebieski. To jest cel wychowania, żeby dziecko odkryło swoje powołanie, żeby pomóc mu w wolności wybrać. Za chwilę jeszcze o tym powiem. Papież Franciszek o tym mówi w swoim dokumencie o rodzinie. Tak więc pomóc dziecku odnaleźć swoje powołanie. Po to jest wychowanie. Kim ma być? Co ma robić w życiu? To jest zadanie rodziców. I teraz myślę, że warto sobie o tym powiedzieć, że to jest pewien przywilej być rodzicem. Przywilej, który Pan Bóg daje. Czasem trudny, nieraz bolesny, ale wielki przywilej i duże zaufanie, które powierza w wasze ręce. Patrzymy na Jezusa, jak On traktuje dzieci i mamy takie cztery sprawy, o których warto wspomnieć. Pierwsza to ta, że Jezus kocha dzieci. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im. Jezus kocha dzieci i warto na to patrzeć, że też tak mamy czynić. Kolejna rzecz, chroni dzieci. Kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, lepiej, żeby mu kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić w morze. Chroni dzieci. Więc to też jest zadanie dla rodziców. Chronić dzieci. Bronić przed jakimiś niebezpieczeństwami. Oczywiście na tyle, na ile to możliwe. Za chwilę znowu też do tego się odniesiemy. Trzecia rzecz, daje dzieci za przykład. Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Pamiętam taką historię z małym Jasiem. To było na oazie. Rodzice po obiedzie mieli tam dłużej czasu. Pojechali sobie na basen, to w Bielsku Białej. No i chcą tam z tymi dzieciakami swoimi przebywać. A tutaj się zbliża taka potężna chmura. Będzie deszcz, basen otwarty. No i ludzie się zbierają i odchodzą. A ten mały Jasiu na środku przed basenem pośród ludzi klęka i głośno się modli. Panie Boże, proszę Cię, żeby te chmury odeszły. I ojciec opowiada, że się tak zdenerwował, poruszony, trochę zawstydzony i tak go wziął. Co Ty robisz, Jasiek? Nie? A Jasiu taki przejęty, zdziwiony mówi, przecież sam mnie uczyłeś. Sam mnie uczyłeś, że jak mam jakiś problem, tak, to żebym się pomodlił. No i on się pomodlił do Pana Boga, żeby te chmury odeszły. I co ciekawe, ludzie poszli, a chmury też poszły. I oni zostali na tym basenie. Więc potem tato zawstydzony bardzo mówi, sam mu mówiłem, jak się ma zachowywać. Uczyłem go tego, a potem się zawstydziłem, że on to wziął na serio. Jezus mówi, jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Można się od dzieci mnóstwo rzeczy nauczyć. Sami wiemy. Zwłaszcza relacji do Boga. I ostatnia sprawa, utożsamia się z dziećmi. Kto przyjmuje jedno z tych dzieci, w imię moje mnie przyjmuje. Więc to też jest takie bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że przyjmując dzieci, wychowując je, macie u siebie Jezusa, którego mieli Józef i Maryja. Tak mówi Jezus, więc wierzymy Jego słowu, o tym żeśmy już mówili. Więc teraz przypomnijmy sobie to, co się działo w czasie chrztu waszych dzieci. Nie wiem, czy pamiętacie, do czego zobowiązaliście się. Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przekazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nauczał nas Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Tak, wszyscy mówią tak. Ale gdzieś tam potem często o tym zapominamy, czy niejednokrotnie. Ale ważne, żeby wiedzieć, że to jest nasze zadanie, też wychowywać dzieci właśnie do wiary.
chociaż też do innych rzeczy. Dzisiaj o tym usłyszeliśmy, kiedy czytaliśmy tę Ewangelię, że Jezus wzrastał w latach, czyli mamy troszczyć się o rozwój fizyczny dziecka, wzrastał w mądrości, czyli o ten wymiar też intelektualny, wzrastał w łasce u Boga, czyli wymiar duchowy, i u ludzi, czyli mamy uczyć życia społecznego, relacji i tak dalej. Więc pełny wymiar tutaj nas obowiązuje, ale też ten do wiary bez wątpienia. I oto Ojciec Święty mówi, że rodzice są takim miejscem wsparcia, towarzyszenia, prowadzenia, odkrywania i znajdowania pewnych środków w życiu dziecka, odkrywania jego tajemnicy, jego talentów. To jest to zadanie. I papież mówi tutaj w Amoris Laetitia, 260 punkt, żeby rodzice wzięli pod uwagę, na co mogą być narażone dzieci. Mówi tak: kim są ci, którzy zajmują się zapewnieniem im zabawy i rozrywki, którzy wchodzą do ich domów przez ekrany? Pamiętam taką sytuację dziewczyny, która weszła w zniewolenie demoniczne, kiedy była gimnazjalistką. Mama coś widziała, tato jej nie pozwalał wychodzić na zewnątrz, bo myślał, że jest tam niebezpiecznie. A ona przez internet sobie weszła w różne takie dziwne rzeczy. Byłem wtedy u niej w domu na prośbę mamy, nie chciała ze mną gadać, ale tam do niczego nie zmuszałem. Po 5 latach sama wróciła. Sama wróciła z prośbą o pomoc, mówiąc o tym, że rzeczywiście wchodziła w różne dziwne, duchowe, niebezpieczne rzeczy. Więc kim są ci, którzy wchodzą do domu dziecka przez ekrany, różne ekrany? Kim są ci, którym je powierza, właśnie rodzina, powierza dzieci, aby je prowadzili w wolnym czasie? W wolnym czasie. Tylko chwile, jakie z nimi spędzamy, rozmawiając z prostotą i miłością o rzeczach ważnych i stwarzania przez nas godnych możliwości, które mogłyby wypełnić ich czas wolny, pozwalają na uniknięcie szkodliwej inwazji. To są słowa papieża Franciszka. Zachęcam, żeby tam poczytać sobie to, co on tam pisze. I papież mówi o takiej zasadzie, którą gdzie indziej już wyartykułował, że czas jest ważniejszy niż przestrzeń. Czas ważniejszy niż przestrzeń. I o co chodzi papieżowi? Że chcemy kontrolować nasze dzieci, że chcemy pilnować, zabezpieczyć je przed jakimiś niebezpieczeństwami. Ale papież mówi tak: jeśli rodzic ma obsesję, by wiedzieć, gdzie jest dziecko i kontrolować każdy jego ruch, to będzie się starał jedynie zapanować nad przestrzenią. Czyli gdzie ono jest w tej chwili, co ono robi, to jest zapanowanie nad przestrzenią. W ten sposób nie wychowa go, ani nie umocni, nie przygotuje do stawiania czoła wyzwaniom. Liczy się to, aby zrodzić w dziecku z wielką miłością pewne procesy dojrzewania do wolności, żeby się uczyło, w jaki sposób ma się zachować w różnych sytuacjach, kiedy nie będzie kontroli rodziców, żeby umiało się bronić, działać inteligentnie i przebiegle w trudnych okolicznościach, tak pisze papież. Zatem wielkim pytaniem nie jest, gdzie fizycznie jest dziecko, z kim przebywa w danej chwili, ale gdzie jest w sensie egzystencjalnym. Czyli co ma teraz w sercu, co myśli, czym żyje, jakie ma wartości, jakie ma pragnienia, jakie ma plany. Dlatego pytam rodziców, to są słowa Franciszka, czy staramy się zrozumieć, gdzie naprawdę są dzieci w swojej wędrówce, gdzie naprawdę jest ich dusza, czy wiemy? A przede wszystkim, czy chcemy wiedzieć? To jest nieraz bardzo trudne. Czasem nam się wydaje, że wiemy, gdzie jest nasza córka, gdzie jest nasz syn dorastający, co myśli, co przeżywa, a oni nie zawsze chcą nam to powiedzieć. Badania mówią, że właśnie takie dzieciaki w wieku Jezusa, 12-letniego i troszkę starsze, jeszcze rodzice mają największy autorytet u nich, ale powoli środowisko rówieśnicze ma już podobny autorytet. Więc nie zawsze może być tak, że będziemy wiedzieć, nie zawsze nam powiedzą. Przypominam sobie niejedną taką sytuację. Pamiętam po jednych rekolekcjach
rozmawiam z jedną gimnazjalistką, która przyszła sobie pogadać. Telefon. Przepraszam księdza, rozmawia mama. No i co tam słychać? Gdzie jesteś? A, jestem u koleżanki. Nie? Ja mówię potem, fajnie, nie wiedziałem, że jestem twoją koleżanką, tak? Więc potrafią kłamać, tak? Potrafią mówić nieprawdę z różnych przyczyn, ale to nie chodzi o to, żeby im nie ufać, ale żeby mieć świadomość, czy naprawdę no, jesteśmy pewni tego, co nam mówią. Wychowanie pociąga za sobą zadanie krzewienia odpowiedniej wolności. Wolności. To jest no, bardzo trudne dla nas, ale żeby wychowywać dziecko właśnie ku wolności, żeby potrafiło podejmować decyzje rozsądne, inteligentne, żeby brało odpowiedzialność za własne życie. I to, co papież jeszcze mówi, to tak jak dzisiaj Jezus, Józef i Maryja byli zaskoczeni Jezusem, zdziwieni swoim dzieckiem, zadziwieni, tak? I nie rozumieli tego, co on robi. Więc nieuchronne jest to, że każde dziecko zaskakuje nas planami wypływającymi z tej wolności, łamiącymi nasze schematy. I to dobrze, że się tak dzieje. I to dobrze, że się tak dzieje, tak pisze papież Franciszek, że dziecko nas będzie zaskakiwać i że wybierze nie to, o czym my myślimy, marzymy. I to też dobrze od was świadczy, że im dajecie taką wolność, żeby mogli właśnie tak wybrać. To tylko o was dobrze świadczy, choć to może boleć. Teraz pytanie o to, czego dziecko potrzebuje w tym wychowaniu. To już nieraz o tym mówiliśmy, ale teraz trzeba jakoś to pozbierać. Nic nowego nie powiem, ale potrzebuje czterech miłości. Każdy z nas, żeby dobrze być wychowanym, żeby mieć takie poczucie własnej wartości, pewności siebie, tożsamości, potrzebuje czterech miłości. Pierwsza to jest miłość mamy i tej miłości nikt ani nic nie zastąpi. Miłość mamy, bezwarunkowa, totalna, akceptacja, czułość, delikatność, obecność, 9 miesięcy przed ojcem, tak? To, tego nikt nie zastąpi. Tato będzie gonił te 9 miesięcy potem, nadrabiał, ale to nam pokazuje też taką miłość Boga, którą ma do nas. Kiedy jesteśmy pod sercem mamy, to jest, powinniśmy być kochani za darmo. Od początku oczekiwani, upragnieni. Bo dziecko, co ono może zrobić pod tym sercem? No, staje się ciążą, tak? W pewnym momencie mamie ciąży nawet, ale jest kochane i oczekiwane. I przez to możemy zobaczyć też taką miłość Bożą do nas, za darmo, że nie musimy zasługiwać na miłość. I to daje mama. Tato tego nie da. Tato ma inne zadanie do wykonania. Więc to jest zadanie mamy, taką miłością totalną otoczyć. Ale później mama może mieć problem, żeby pozwolić dziecku odejść. Żeby pozwolić dziecku odejść, bo ma tę tendencję, żeby dziecko włonić, tak? Z powrotem do łona wsadzić. Zwłaszcza kiedy jest kryzys z tatą, nie dogadują się w małżeństwie, to lokuje uczucia w dziecku i potem może być problem. I niektóre mamy w Polsce już uważają swoich synów za mesjaszy. Mój syn to jest jak mesjasz, jak Chrystus, nie? Co to znaczy? Mieszka w domu do 30 roku życia, pracuje w firmie ojca i jak już coś zrobi, to cud. To tak niestety bywa. Możemy o tym mówić z humorem, ale niestety są takie przypadki. Nieraz słyszę, że księdza, mój syn coś tam przeżywa. No dobrze, no to może przyjdzie, porozmawia, nie? No nie, to ja przyjdę z nim, a ile on ma lat? 40 coś, nie? To już nieraz mi się tak zdarzyło i mama nie wie, że robi krzywdę dziecku. Na początku to jest wygodne, zwłaszcza dla syna, ale potem jest nienawidzi mamy. To jest taki bunt, który tam w nim siedzi, bo on chce iść dalej. To tak jakby był w ciąży przenoszonej. Pewna kobieta opowiada, że w Wigilię wróciła od swego syna z wieczerzy do swego domu w bloku i wybierała się na pasterkę. Deszcz padał, była taka pogoda jesienna w Wigilię.
No i krótko po tym widzi, jak syn puka do drzwi, otwiera, on stoi taki zamoknięty. Co się stało? A pokłóciłem się z tą swoją żoną, tam powiedział imię. I mama mówi, ta kobieta mówi, jakieś natchnienie od Ducha Świętego, chociaż miała wyrzuty sumienia. Ale mówi, jakieś natchnienie od Ducha Świętego i powiedziałem, nie, wracaj do żony. I zamknęła mu drzwi przed nosem. I prawdopodobnie uratowała małżeństwo. Więc to jest to, co jest bardzo trudne nieraz dla mamy, właśnie wypuścić dziecko z rąk. Ale miłość mamy jest niezastąpiona, tak? Ta troska, ta opieka, ta życzliwość, czułość, tego nic nie zastąpi. I potem jest druga miłość, to jest miłość taty. Miłość ojca, która jest inną miłością, wcale nie gorszą, tylko po prostu inną. I warto, żeby o tym wiedzieć. Tata już wyznacza granice, daje poczucie bezpieczeństwa, daje siłę i nadaje tożsamość dziecku. O tym mówiliśmy z ojcami rano, że tato przez całe życie ma komunikować synowi, że ma wszystko, czego potrzebuje, żeby być mężczyzną, a córce ma komunikować, jesteś piękna i warto o ciebie walczyć. To jest zadanie ojca, a mama ma to wspierać. Tato nadaje tożsamość. To nie znaczy, że mama nie jest ważna. Mama daje czułość, opiekę, bezpieczeństwo, troskę, a ojciec nadaje tożsamość. To jest bardzo ważna rola. I kiedy kobieta też to rozumie, to pomaga ojcu właśnie tę rolę spełniać. Obecność taty jest też bardzo ważna. Takie zadania, jakie ma ojciec, Jan Paweł II wyznacza takie cztery zadania w Familiaris Consortio. Kobieta jakoś tak sama z siebie potrafi, ma taką chyba intuicję, jak ma kochać, a mężczyzna musi mieć zadania do wykonania napisane. Cztery punkty, dobrze, nauczy się i zrobi. I papież mówi tak, troska o życie poczęte. Troska o życie poczęte, to jest pierwsze zadanie ojca. Od pewnego czasu prowadzimy z siostrą, która tu pracowała przed laty, jakoś Pan Bóg nas złączył po latach 25 znowu i prowadzimy z tą siostrą Szarytką rekolekcję Uzdrowienie po aborcji. Już było chyba 6 turnusów. I kiedy te kobiety opowiadają te swoje historie, to tylko w jednym przypadku było tak, że ona wszystko wzięła na siebie i mężczyzna nic nie wiedział. To nie był mężczyzna, tylko to był ktoś z innego związku małżeńskiego. Ale w pozostałych przypadkach, prawie 60, gdyby mąż stanął na wysokości zadania, mężczyzna stanął na wysokości zadania, nie byłoby aborcji. One czekały, żeby wziął odpowiedzialność. Nie czuły się bezpieczne, czuły się zostawione. Troska o życie poczęte. To jest zadanie ojca. Biorę odpowiedzialność za życie. To, które jest i które może być. Więc odpowiedzialność za życie seksualne też w małżeństwie. Żona się czuje wtedy bezpiecznie, nie ma żadnych środków antykoncepcyjnych. To wszystko jest trudne, ale to jest walka mężczyzny. Drugie, udział w wychowaniu dzieci. Czasem słyszę, jak żona mówi, no mój mąż pomaga mi czasem wychowywać dzieci. Kto komu pomaga? Mąż żonie, żona mężowi. To jest razem, wspólne zadanie. Czasem słychać, jak żeś wychowała te dzieci, a ty co robiłeś? To jest wspólne zadanie wychowania. Każde z was ma to zadanie. Jest jedna i druga odpowiedzialność. Ojciec ma wyznaczać granice, mama też wyznacza, ale ten autorytet ojca jest taki większy, jak to Bóg rozdzielał, tak? Czytamy, że jak stwarzał, to rozdzielał słowem. Dziecko potrzebuje brzegów. Znać, to wolno, tego nie wolno. Rzeka ma tożsamość, kiedy ma brzegi. Kiedy nie ma brzegów, jest bagno. Bagno, rozlewisko. Dziecko potrzebuje znać granice. Może się z nimi kłócić, może się nie zgadzać, ale chce znać. I to jest zadanie taty główne, pokazać granice. Wtedy ja wiem, kim jestem. Wiem, w jakim obszarze mogę się poruszać. Trzecia rzecz, praca, która nie niszczy więzi rodzinnych. I oczywiście to jest trudne w dzisiejszych czasach, kiedy biegniemy, szukamy dobrych zarobków, żeby zapewnić godziwy byt. O tym mówiliśmy już trochę w niedzielę. Ale szczęście ma twarz i ma imię. Także twoich dzieci.
i tak myśleć o pracy, żeby ona nie niszczyła więzi rodzinnych. Kiedy się wyjeżdża i się nie jest w domu przez ileś lat, dzieci dorastają, nie znają taty, nie ma więzi, to są potem niesamowite kryzysy. Tego trudno nawet nadrobić. Jak już jedziecie, to jedźcie razem. I czwarta rzecz, świadectwo życia. Świadectwo życia chrześcijańskiego. Łatwiej jest powiedzieć dziecku, rób tak, bo ja tak robię. A już trudniej powiedzieć, rób tak, bo ci każę. Ale tak nie robię. I dziecko świetnie to wychwytuje, więc nawet nie trzeba potem mówić. Badania socjologiczne mówią, 87% dzieci jest wierzących z rodzin, gdzie tato jest praktykujący, wierzący. Mama nie wystarcza. Mama może być pobożna, ale to jest jakby przywilej kobiety i to nie pociąga dzieci. Natomiast jeśli tato jest wierzący, praktykujący, 87% dzieciaków wierzy. Nawet jeśli odchodzą od wiary, bo mają takie prawo, żeby sobie pewne rzeczy wybierać same, potem wrócą. Założą własne rodziny, będą potrzebowały punktu odniesienia. Ufamy, że wrócą. Tak więc miłość taty nic jej nie zastąpi. I trzecia miłość, której potrzebują dzieci w wychowaniu, to miłość wasza wspólna, mamy i taty. Nikt tej miłości nie zastąpi. Miłości rodziców, waszej wzajemnej. Pomysły, żeby było dwie mamy albo dwóch tatów, to są z piekła rodem. To jest atak na rodzinę. I bez dwóch zdań. Nic nie zastąpi miłości taty i mamy. Gdzieś tam słyszałem kiedyś, że jakby dwie mamy wychowywały dziecko, to się nie rozwinie. Bo będą tak się bały o to dziecko. A jak będzie dwóch ojców wychowywać, to nie przeżyje. Po prostu nie przeżyje, więc potrzebuje i mamy, i taty. I to jest taki piękny przykład pana Jacka Pulikowskiego, który mówi właśnie o tym, jak to jest w wychodzeniu na drzewo. Jak mały Jasiek chce na drzewo wyjść, to mama mówi, zejdź, bo sobie zrobisz krzywdę, tak? Mama czuwa nad bezpieczeństwem w ten sposób, że nie rób tego, bo sobie zrobisz krzywdę. A tato jak czuwa nad bezpieczeństwem? Uczy tego Jasia chodzić po drzewach. Bo wie, że jak mama nie będzie patrzeć, to Jasiu i tak wyjdzie. Więc uczy to dziecko chodzić po drzewie. Tak? To są dwie różne miłości, dwa różne sposoby kochania i oba potrzebne. Mama ku sobie, bezpieczeństwo, a tato trochę brutalnie, ale uczy od siebie, bo kiedyś to dziecko w ten sposób będzie musiało żyć. Są też takie warsztaty, które się nazywają Tato.net. W ten sposób ci mężczyźni świętego Józefa się też zawiązali w parafii. Dwukrotnie takie warsztaty się odbyły. Tam jest 7 sekretów takiego skutecznego ojca. I pamiętam z tych warsztatów, jak ważna jest rola, bo to są badania też socjologiczne, ważna rola taty w wychowaniu. Że kiedy tato jest obecny świadomie przy swoich dzieciach, wychowując je, to dzieci są po pierwsze świadome swojej tożsamości. Właśnie tata nadaje tę tożsamość, tak ją jakby określa, ukierunkowuje. Mają lepszą empatię, czyli bardziej rozwinięte życie emocjonalne, bo mają nie tylko od mamy, ale też i od taty. Trzecie, nie ulegają presji środowiska rówieśników. To jest ciekawe, kiedy tato stoi za dzieciakami, to im jest łatwiej się w środowisku obronić przed różnymi zgubnymi wpływami. Bo mają punkt odniesienia, mają oparcie taty i tutaj mogą być odważni, mogą się nawet przeciwstawiać środowisku rówieśniczemu. I czwarta rzecz, lepsze zdolności poznawcze. Lepiej się uczą, kiedy tato uczestniczy w wychowaniu. Miłość rodziców, wzajemna miłość jest siłą, której nic nie zastąpi. Tutaj nam może teologia pomóc. Wyobraźmy sobie, że Ojciec Niebieski nas miłuje. To słyszymy w Ewangelii. Słyszymy, że Jezus mówi, ja was umiłowałem. Miłujcie się tak samo. Więc Ojciec nas miłuje, Syn nas miłuje i posyłają nam razem Ducha Świętego, który nas miłuje. Duch Święty, który jest miłością rozlaną w naszych sercach. I teraz wyobraźmy sobie, że
że ojciec pokłócił się z synem, Bóg Ojciec z Synem Bożym, czyli nie ma między nimi Ducha Świętego. Czyli ojciec nas kocha, syn nas kocha, ale nie ma Ducha Świętego, który nas kocha. Nie ma tej trzeciej miłości. Jak to bywa w przypadku rozwodów? Tato kocha, mama kocha, ale nie ma tej trzeciej miłości, która jest między nimi, którą dziecko chce być kochane. My jesteśmy podobni do Boga, więc to ma przełożenie bardzo konkretne w wychowanie dziecka. Teologia Trójcy Świętej to nie jest jakaś abstrakcja. To się po prostu sprawdza w życiu. Jak dziecko jest rozdarte, kiedy musi wybierać między mamą czy tatą? Sami macie doświadczenie, kiedy dziecko małe słyszy, widzi, jak rodzice się kłócą. Temu dziecku się świat wali. On nie chce, żeby rodzice się kłócili, bo on nie chce wybierać między mamą czy tatą. Dziecko się czuje winne wtedy. To z mojej winy się to stało? I potem często z takim poczuciem winy żyje. Jak rodzice się jeszcze rozejdą, to nosi w sobie takie poczucie, piętno, że to przeze mnie. Bo nie rozumie pewnych rzeczy. Więc tak ważna jest wzajemna wasza miłość. Macie to doświadczenie, kiedy się przytulacie, to dzieci do was biegną. Zwłaszcza małe, jak widzą, że się przytulacie, to tak pasuje im tam się wtulić w tę waszą wspólną miłość. Bo to jest idealne, czego potrzebują. Tato fajnie osobno, mama fajnie osobno, ale jak są razem, to jest to, czego oczekują najbardziej. I też ostatnio gdzieś tam znajomi opowiadali, że chłopcy się bawili, synowie w pokoju, oni poszli sobie do kuchni, żeby się poprzytulać, rodzice, małżeństwo, nie? I mówią, tak zaczynamy się przytulać, a nasz pies, który jest w kuchni, wstał i do nas przybiegł, nie? Więc nawet pies to czuje, stworzenie Boże czuje tę miłość wspólną rodziców, dla niego to jest coś niesamowitego. Więc jeśli takie stworzenie to czuje, to co dopiero wasze dzieciaki. Kiedy rodzice przychodzą, bywa, i proszą o pytanie, co zrobić, bo dziecko odeszło od wiary, odeszło od kościoła, bo się pogubiło, co my możemy zrobić, to zawsze mówię, zadbajcie o waszą miłość. No ale ksiądz nas nie rozumie, tu chodzi o naszego syna. Doskonale rozumiem. Zadbajcie o waszą miłość, o waszą wspólną więź. Co możecie zrobić 20-letniemu mężczyźnie czy 30-letniemu? Nie zmienicie go. Możecie go przyciągnąć waszą wspólną miłością. My doskonale wiemy, że gdyby nasi rodzice żyjący, mający nawet po 80 lat, a my mamy po 50, gdyby się rozeszli, to byłoby dla nas straszne. Sobie nie wyobrażam, to znam takie sytuacje. Przychodzi 30-letnia dziewczyna, mówi, moi rodzice się rozchodzą, bo mój brat skończył 18 lat i oni się rozeszli, bo uznali, że nie będzie mnie to ich krzywdziło. To boli. Dlatego ta jedność wasza wspólna może sprawić, że to dziecko kiedyś zobaczy, że wiara naprawdę działa w waszym życiu, że ta miłość jest czymś niesamowitym. To będzie magnes, który was przyciągnie. Więc dbać o wzajemną relację ze sobą. Na czym to polega? Dbać o ten dialog taki wspólny. Słuchać siebie nawzajem do końca. Słuchać siebie. Tak? Jak przeżywacie różne sytuacje w życiu. Ta Ewangelia dzisiaj jest fascynująca. Kiedy Maryja mówi do Jezusa, czemu nam to uczyniłeś? Ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Skąd Maryja wiedziała, co czuje Józef? Ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Maryja wie, że w sercu Józefa jest ból. Ona to widziała, ale prawdopodobnie też o tym mówili ze sobą. Czy wiecie, co jest teraz w sercu twojego męża, twojej żony? Czym żyje, co czuje, co przeżywa? Wysłuchać do końca. Wysłuchiwać się. Mamy problem, żeby przerywać. Nie? Często przerywamy. A ja wiem, co ona powie. A ja wiem, co on myśli. Pamiętam, przyszło takie małżeństwo porozmawiać
No i ona dużo mówiła, miała odwagę, on tak siedział cicho. No i mówi, a pan co na to? I on taki zdziwiony. Ktoś go zapytał o zdanie. Taki zdziwiony. No i tak mu trochę zeszło, żeby się zebrał, bo to mężczyzna, nie? W ogóle ktoś się mnie pyta o zdanie. Ksiądz mnie w ogóle zauważył tutaj. No i bierze powietrze, tak? Ale nie zdążył. A mój mąż to myśli i to, i to, i to, i to. Nie miał szans. Więc mówię, dobra, ale poczekajmy, co on myśli, tak? Więc pytanie, czy potrafimy się wysłuchać do końca i nie przerywać sobie. Ważne, żeby też rozumieć siebie, nie pouczać. Ty masz zrobić to, tamto. Ostatnio takiego mema dostałem, tak? Córka przychodzi do taty i mówi o jakimś problemie, a tato jej tam coś tłumaczy. Ale i widzi, że córka taka zaskoczona i sobie zrozumiał. Mówi, no nie, przecież wiem. I ją przytulił. No i córka była szczęśliwa. Tak, często jest tak, że nie chodzi o to, żeby kobiecie wytłumaczyć, tylko żeby przytulić, tak? To jest ważne, bo żebyśmy nie pouczali się nawzajem, tylko żebyśmy szanowali swoje odrębne zdanie, bo my myślimy inaczej często. To nie znaczy, że źle. Po prostu inaczej. I chodzi o to, żeby zaakceptować te różnice, tę inność. Tę inność, nie? To też Pulikowski mówił, że przychodzi kobieta do psychologa, do terapeuty i mówi, mój mąż to jest idiota. Co pani mówi? Za idiotę pani wyszła? No nie. Czyli przy pani zgłupiał, tak? Więc to tak czasem wygląda, nie? Że my po prostu nie umiemy zaakceptować tych różnic i myślimy, że bycie mężczyzną jest gorszą wersją kobiety i odwrotnie. To, co jest ważne, to wybaczać. Wybaczać. Przychodzi taki moment, że trzeba wybaczyć i kiedy dziecko widzi, że się kłócicie, to dobrze, kiedy widzi, jak sobie przebaczacie. To jest szkoła miłości. I to jest trudne, ale to po prostu prowadzi nas dalej i sprawia, że trudności stają się naszą siłą, że wino małżeńskiego życia na końcu jest lepsze niż na początku, tak jak w Kanie Galilejskiej. Nie wiem, czy wam o tym mówiłem, ale na czym to polega, to wybaczanie, czy powiedzmy ten dialog. Kiedy Adam był najbardziej szczęśliwy w raju? Kiedy stracił żebro. Kiedy stracił żebro, był najbardziej szczęśliwy. Pan Bóg go stworzył, siedział sobie w raju, zajmował się drzewkami, kopał rów, ze zwierzątkami był. Mężczyzna lubi być samotny czasem, potrafi być. Ale był nieszczęśliwy mimo wszystko. Więc Pan Bóg próbował go jakoś pocieszać, ale nic z tego. No go w takim razie uśpił, bo pewno jakby nie spał, to by nie pozwolił sobie wziąć tego żebra. Wziął mu to żebro i stworzył kobietę. I wtedy Adam się rozradował. Stracił żebro, ale zyskał żonę. To jest ważne w dialogu, że często my chcemy mieć swoją rację. Moja racja. I tak się przerzucamy tymi racjami, bo boimy się stracić kawałek żebra. Ja mam moją rację, czyli to jest to żebro i nie chcę tego stracić. I wtedy nie mam całej żony czy całego męża. Jak zgodzę się stracić żebro, stracić tę rację, to może zyskam całą żonę, całego męża. Co z tego, że stracę rację, jak będę miał relację? Problem jest taki, że boimy się czasem stracić rację i nie ma relacji. Nie ma żony, nie ma męża przy mnie. Ewangelia działa. Jeśli ktoś chce zachować swoje życie, straci je. A jeśli ktoś je straci, to może zyska. Więc Pan Bóg nas uczy przez te obrazy biblijne tego, do czego nas zaprosił. Że tu nie chodzi o, owszem, nie można iść na kompromis, kiedy jest grzech. Ale kiedy chodzi tylko o jakieś racje, to tu tutaj nie ma problemu, tak? Kiedy ocaleje całe małżeństwo. Często jest takie przepychanie się między sobą. Jest problem między mną a żoną, to się przepychamy. Kto ma rację? Jedna strona wygra, ale druga się czuje upokorzona. I wtedy małżeństwo przegrywa.
Więc co trzeba zrobić, żeby całe małżeństwo wygrało? Problem bierzemy przed nami, kładziemy, mąż i żona, i jak rozwiązać ten problem wspólnie, żebyśmy razem wygrali, a nie żeby była moja racja, bo wtedy będziemy biedni, bo się nam relacja rozsypie. Przebaczenie jest tu wielką siłą, którą Bóg nam daje. I to, co ważne, to błogosławić. Błogosławić się nawzajem. Błogosławić dzieci. Pamiętam, jak w duszpasterstwie studentów już były małżeństwa, już mieli dzieci i przychodzili. Więc do komunii rodzice, a ten mały przychodzi, to krzyżyk mu dawałem. Tak, tu widzę, że dzieci też tak robią. I raz, pamiętamy, po mszy świętej płacze to dziecko, ten synek, ja miał, wiem, 5 lat. Co się stało? Okazało się, że rodzice nie poszli do komunii i on nie dostał krzyżyka i czuł się zagrożony. Co się stało? Brakło krzyżyka, rodzice nie poszli do komunii. Więc ważne, żeby to praktykować stale, kiedy idzie spać, kiedy wstaje rano, idzie do szkoły. Krzyżyk na drogę, to jest takie piękne. I dzieci też niech was błogosławią. Taki prosty znak. To nie tylko jest znak, ale to jest naprawdę Boże błogosławieństwo. I też dla rodziców, zwłaszcza dla ojców, którzy rano wychodzą, w nocy wracają, dzieci już śpią. To nawet jeśli śpią, przyjdź, pocałuj dziecko, czy zrób mu krzyżyk na czole, żeby miał tę świadomość, że tata był przy mnie. Mama to opowie. Tak jak pamiętamy te ręce tego żołnierza niezłomnego. Tata był tu przy tobie, siedział. Tata błogosławił, więc to gdzieś tam zostanie i będzie procentować w życiu tego dziecka. To, co na koniec chcę jeszcze powiedzieć, to w tych sytuacjach takich bardzo trudnych, oprócz tej waszej jedności, która jest siłą, jeśli dzieci gdzieś tam błądzą i cierpicie z tego powodu, to módlcie się za te dzieci. Tak? Mówcie więcej Bogu o waszych dzieciach, niż waszym dzieciom o Bogu. To znaczy, trzeba mówić o Bogu, ale więcej powiecie waszym przykładem i tym, że Bogu będziecie mówić o waszych dzieciach. Czyli będziecie się modlić. I chcę taką... Aha, jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Dobrze, to już to skończę. To jest tak, że jest taka modlitwa konkretna, którą promuję, że tak powiem. Przynieśliście wasze dzieci do chrztu bez zgody i bez wiedzy, bo były małe. I w imieniu dzieci wyrzekliście się zła i wyznaliście wiarę. I Kościół ochrzcił wasze dziecko. Teraz dzieci wasze mają naście lat, 10 lat, gdzieś tam błądzą albo nie błądzą. Możecie cały czas jako rodzice przynosić wasze dziecko do Boga na modlitwie. Panie Boże, bez Jego wiedzy i bez jej woli przynoszę to moje dziecko do Ciebie. Tak się możesz modlić. I w imieniu mojego dziecka, tak jak wtedy przy chrzcie, wyrzekam się zła, które widzę w jego życiu. I mówisz, wyrzekam się czegoś tam, wyrzekam się w imieniu mojego dziecka. A potem odmów wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga. Czyli wyznaj w imieniu Twojego dziecka wiarę. Tak jak to było przy chrzcie. Masz cały czas taką władzę rodzicielską, mocną jak władza kapłańska. I jeszcze byłoby pięknie, gdybyście to razem robili. Boicie się o własne dziecko, o to, co tam się robi w jego życiu, nie wiecie. Do modlitwy przychodzicie. Panie Jezu, przynosimy naszą Marysię do Ciebie, tak jak wtedy. Wyrzekamy się tego zła, które widzimy w jej życiu. I wyznajemy wiarę w jej imieniu. Pan Bóg takiej modlitwie się nie oprze. Jeszcze chcę powiedzieć o sytuacjach trudnych w małżeństwie. Takie się czasem zdarzają, że ta druga strona nie umie kochać. Czyli jest egoistą, tak był wychowany, jest uzależniony na przykład od alkoholu, czy internetu, czy od hazardu i jest cynikiem. Cynik to po grecku pies. Czyli to jest ktoś taki, kto nie ma żadnych wartości. Pies idzie i tam, gdzie chce załatwić potrzebę fizjologiczną, to podnosi nogę. Więc cynik to jest ktoś taki, kto nie ma żadnych wartości. Więc to są ludzie, którzy nie umieją kochać.
I co się wtedy robi? Wtedy ta druga strona mówi: kocham Cię, ale jak ja będę objawiać tę miłość, to zależy od Ciebie, jak Ty objawiasz swoją. Więc ważne, żeby wiedzieć, żeby tak naiwnie nie kochać. Bo czasem jest tak, że cierpimy przez lata i bezradni niesiemy ten krzyż, to jest mój krzyż. Czasem tak słyszę w konfesjonale, bo mi ksiądz powie, tak, bo tak było zawsze, mówili, masz męża alkoholika, to masz nieść ten krzyż cały czas. To nie jest zachęta do żadnego rozwodu, tylko do miłości mądrej. I kocham Cię, ale nie pozwolę siebie krzywdzić. I nie pozwolę dzieci krzywdzić. I co się wtedy robi? Trzeba pójść do specjalisty, żeby sobie dać pomóc. I ta druga osoba musi zacząć, ta nieuzależniona, ta, która zna reguły. Bo tam to nie pójdzie. Nieraz mówiłem kobietom na przykład, nie, to niech pani, ale mój mąż nie pójdzie, to nie ma mąż iść, tylko pani. No, ale ja nie jestem uzależniona, ale pani może coś zrobić, on nic nie zrobi. I wtedy idziemy, jest taki wydział do spraw trzeźwości, można zadzwonić anonimowo przy kurii na stronie decyzjalnej znaleźć, przeczytać, zadzwonić i porozmawiać. I wtedy powiedzą, jak postępować. Jak postępować, żeby ten człowiek zaczął się zmieniać? Bo jest to możliwe. On musi zacząć cierpieć. Dla ciebie się nie zmieni, ale zmieni się dla siebie, kiedy zacznie tracić. Pamiętam, przez ponad rok jeździłem do Czenakolo, do takiej wspólnoty uzależnionych, narkomanów głównie, w Tarnowie. Oni mają co niedzielę mszę, ale jeszcze jeździłem w każdy czwartek na 7 godzinę odprawiać im mszę i też spowiadałem tych chłopaków. Właśnie tego mnie nauczyli, co było dla mnie takim odkryciem, że to musi być, że my musimy zacząć tracić jako narkomani, jako ci, którzy nie potrafią kochać, bo my mamy dobre chęci, ale nie mamy możliwości, bo mamy zawsze azyl, bo w domu przypadek męża, tak, który pije, ale ma zawsze jedzenie wyprasowane, wszystko zrobione i on się czuje bezpiecznie, więc on musi zacząć tracić, czasem też żona jest uzależniona. I wtedy, kiedy cierpi, jest szansa, że się zmieni. Jest szansa, że dla siebie się zmieni, dla własnego dobra. Ale tu już potrzebna jest pomoc pewnych specjalistów, więc żebyśmy byli tutaj jasno postawione sprawy, bo ktoś powie, że to się nie da. To, co ksiądz mówi, to jest no dobrze w takiej sytuacji uniwersalnej, ale jak ja mam takie sytuacje w domu, no właśnie, zawsze jest wyjście. Pan Bóg zawsze nam pokaże wyjście. Kolejna rzecz, już tak w telegraficznym skrócie. Wielki szacunek dla małżonków, którzy żyją wiele lat w małżeństwie. To jest ważne świadectwo dla młodych ludzi, dla tych, którzy nie wierzą w małżeństwo. Więc wielkie gratulacje i wdzięczność dla was, że dajecie świadectwo takiej wierności małżeńskiej przez lata. Sami wiecie, że nie jest łatwo. Tak jak to mówił ten góral, tak, na 50-lecie małżeństwa. Czy nie chciał się rozwieść z żoną? Rozwieść? Nigdy. Zabić 1000 razy. Tak? To wiemy, że w małżeństwie nie chodzi o emocje. Czasem są różne, ale zasady są ważne, tak, żeby się trzymać. Kolejna rzecz. Małżeństwa w kryzysie, które są. Czasem trzeba sobie pomóc. Pójść po pomoc, nie wstydzić się, zwłaszcza mężczyznom jest trudno, tak? Ja nie potrzebuję pomocy. Naprawdę można pojechać na rekolekcję, poprosić kogoś o pomoc. Czasem jest tak, że ktoś z boku popatrzy i to naprawdę pomoże. Małżeństwa bez ślubu, którzy mogą wejść w związek małżeński, nie mają przeszkód. To też im jakoś pomóc, tak? Swoim świadectwem, żeby zdecydowali się na ten krok. Małżeństwa niesakramentalne, związki niesakramentalne z przeszkodami. Przez 4 lata takie duszpasterstwo w parafii prowadziliśmy. To jest no, trudna rzeczywistość, tak? Ale dla wielu bardzo skomplikowana. To, co mogą, to mogą adorować Pana Jezusa, mogą czytać Pismo Święte, mogą rozważać to Słowo, więc ważne, żeby im też mówić. Nikt cię z Kościoła nie wyrzucił. Znam takich ludzi, którzy zdziwieni, przecież ja już nie jestem w Kościele. Jak nie jesteś? No ale ja żyję w związku niesakramentalnym. Nikt cię nie wyrzuca.
Możesz przyjść, możesz się modlić, adorować, czytać słowo. Kolejna rzecz, małżeństwa niepłodne. To też jest takie doświadczenie trudne. Przez znowu 4 lata w Krakowie byłem odpowiedzialny za takie duszpasterstwo. Spotykaliśmy się co miesiąc, modliliśmy się za tych ludzi. Pan Bóg dawał takie łaski, ale też wsparcie, więc też szukać wsparcia. Jest taka wspólnota w Krakowie, można też się tam udać, nie być samemu. Kolejna rzecz, dzieci utracone. Wielu z was ma to doświadczenie, dzieci, które umarły za wcześnie, tak? Zaświeciło ich życie i zgasło. Nie rozumiemy tego, ale też ważne, żeby nie zostawać w tym jakoś tak samotnie, żeby szukać też pomocy. Są w Kościele też takie sposoby, żeby pomagać, żeby to sobie jakoś regulować. No i to już wspomniałem, uzdrowienie po aborcji. Czasem takie się rzeczy zdarzają. Wiecie o takich kobietach. Szukajcie na stronach internetowych. Naprawdę to jest wielkie miłosierdzie, które Pan Bóg daje tym ludziom, że ich zbiera na nowo i daje im nadzieję. Dziękuję wam bardzo za uwagę, za wysłuchanie tych słów różnych. Zapraszam jeszcze na następne, jutro, pojutrze i w piątek chyba jeszcze mamy, tak? Więc zapraszam.